Była to też dla ciebie trudna rola jako matki? Myślę, że tak. Myślę, że była bardzo trudna. Musiałam się mierzyć z wieloma ciężkimi emocjami, a jednocześnie czułam, że ten temat jest na tyle warty i ważny, że warto go podnosić, że warto w sobie te emocje uruchamiać jakby dla dobra też sprawy. I myślę, że rodzice, którzy zobaczą ten film, no gdzieś się zatrzymają, będą mieli z tyłu głowy, że trzeba być bardzo czujnym. To znasz pewnie tę opowieść o szczeniaczkach, że mówili dzieciom na placu zabaw, że mówili matkom na placu zabaw, że ich że wezmą i po prostu, że ich dziecko wyjdzie z tego placu zabaw. I matki mówią, że nie ma mowy. No i im pokazywali szczeniaczka i później te dzieci się, wiesz, oswajały, a później, że kolejne będą w samochodzie i te dzieci, wiesz, chodziły jak za sznurkiem. Więc myślę, że warto, żeby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi, żeby mieli czujność, żeby jakby to niebezpieczeństwo, wiedzieli, że to niebezpieczeństwo jest po prostu, nie wiadomo kiedy ono może przyjść.